Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Mówię do was teraz znacznie innym głosem, ponieważ muszę dograć sobie narrację do odcinka. Jak zwykle coś mi nie pykło i dźwięk z poprzedniego odcinka mi się zepsuł. Niestety. Nie wiem, czy mam coś z mikrofonem, czy cokolwiek, ale znowu były jakieś dziwne szelesty i mam nadzieję, że tym razem to się wszystko naprawi, a jestem bardzo zła, bo mam nagrane jeszcze dwa kolejne odcinki do rodzinki i w nich też są takie zakłócenia okropne i nie wiem, co z tym zrobić teraz, ale to już będę myśleć później. Przejdźmy do rozgrywki. Jak widzicie, mam tutaj wczesny poranek. Z tego, co widzę, to ogarniam najpierw dzieci przed szkołą, bo jest przy tym sporo roboty. Sobie wcześniej pograłam 2 dni, z tego co pamiętam, żeby właśnie dzieciaki podorastały mi. Widzieliście na początku scenki z urodzin. I chyba Cyprian, tak, i Eryk mieli urodzinki. Chociaż nie, to nie jest Cyprian, tylko Daniel. Daniel i Eryk mieli urodzinki. I jeszcze Eryk będzie miał w tym odcinku urodziny. Specjalnie tak dograłam, żeby wypadało w ten dzień, ponieważ chcę wyjechać niebawem na wakacje. Całą rodziną. Nie chcę nikogo zostawiać w domu, dlatego właśnie zależało mi, żeby wszyscy już byli w takim wieku, by mogli z nami wyjechać. No i cóż, Natasza idzie robić śniadanie. Tutaj wyskakują mi powiadomienia, że dzieciaki idą do szkoły. Powiem wam, że moment, w którym dzieci wychodzą do szkoły, jest moim ulubionym momentem w tej rozgrywce. Ponieważ wtedy robi się w domu pusto, nie muszę nikogo ogarniać i jest święty spokój. Zostaje tylko Natasza i Wualugang, no i ten mały, ale to już najmniejszy problem. Bo jak są wszyscy w domu, najgorsze są weekendy właśnie, bo trzeba ich wszystkich ogarniać. W sumie może nawet nie weekendy, bo w weekendy nie chodzą do szkoły. Bo jak wracają z tej szkoły, to są zmęczeni, spięci, a tu trzeba lekcje odrobić i wszystko, więc jest masa roboty. No ale cóż, mamy prawie pełną chatę, więc nie ma się co dziwić. Tak. Tutaj mały krzyczy, że jest głodny, Wolfgang daje mu jeść. Natasza podaje naleśki na śniadanie, to po prostu wzorowa rodzina. Prawie wzorowa rodzina, pomijając pewne szczegóły. Tak, będą sobie teraz jedli śniadanko. A tutaj Adrian ogląda, poprawia sobie rozrywkę, no bo właśnie przychodzili mi ze szkoły tacy zestresowani. Oceny im się poobniżały, znaczy nie wszystkim. Chyba któremuś z młodszych dzieci. Bo nie miałam jak tego ogarnąć, żeby jeszcze w ogóle tam gdzieś pewnie leżą jakaś kubka z lekcjami, bo nie byłam w stanie tego ogarnąć. Jednocześnie zajmując się dzieckiem, a też się starałam zrobić tak, żeby Eryk właśnie wszystkiego się nauczył, więc on już wszystko potrafi. Także z tym nie będzie problemu. Jest wyszkolony. Więc będziemy mogli sobie po prostu wyjechać na wakacje. No widzę, dzieciaki poszły w końcu do szkoły, więc mam swój upragniony, święty spokój. No i tak, jak widzieliście też na początku, Natasza miała
tajemnicze spotkanie z Jeanem, dlatego też wzrosły nam fundusze znacznie, chyba z 3 razy go prosiła o pieniądze, bo chciałam właśnie, żeby mi starczyło i zarówno, żeby coś zmienić w domu, tak jak widzicie, nasza kuchnia wygląda już inaczej, oraz na górze chyba skończyłam pokoje, chyba, nie, na górze chyba były, tak mi się wydaje, ostatnio, nie pamiętam, w każdym razie pewnie będę to teraz pokazywać, bo mi się wydaje, że wam pokazywałam. No ale już uprzedzam fakty, bo sama nie wiem, co się działo w tym odcinku, bo nagrywałam to chyba tydzień temu. Niestety. Tak to jest, jak się wszystko rozkrzacza w nagrywaniu, a to jest bardzo męczące, bo nie dość, że trzeba obrobić cały film, to jeszcze trzeba dogrywać takie rzeczy, jakby było mało roboty przy tym wszystkim. I trzeba mieć na to wszystko czas i energię. Także tak. Mam nadzieję, że teraz wszystko mi się nagra dobrze, bo jak nie, to chyba będę musiała kupić nowy mikrofon. Bo chyba to jest jego wina, jeśli tak mi się głos nagrywa brzydko. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak, teraz pora, żeby się Natasza ogarnęła. Tam dalej, żeby sprzedała garnek, czy tam wazę, co tam zrobiła, bo podnosiłam jej właśnie nastrój, żeby miała zielony, a nie czerwony, bo już przychodził do niej pan psychiatra szanowny. To była masakra. No mówię, tutaj się działy naprawdę straszne rzeczy, żeby ich ogarnąć wszystkich. A jeszcze dzieciaki wracają ze szkoły, moi drodzy, i przyprowadzają ze sobą kolegę, koleżankę. I jak tak chociażby trójka z dzieci przyprowadzi po jednym koledze, to po prostu jest tutaj już totalna masakra. Wszystko się działo, wszystko. Także tak. Jak tylko wrócimy z wakacji, prawdopodobnie Berenika i Adrian wyjadą już na studia, bo już mam dość. Chociaż i tak adoptujemy kolejne dziecko, więc to i tak nam się zapełni z powrotem, ale wiecie. Przynajmniej przez chwilę będzie lżej. A jedno to nie dwójka i przynajmniej do szkoły nie chodzą. A tutaj właśnie leżą czyjeś lekcje. Na trawie. Wolkan płaci rachunki w samej Berlinie, bo czemu nie? Tak. Biedny rozrywkę ma taką niską. Sam go na telewizor. A mały śpi, tak? Tak, o nie, wracają dzieci ze szkoły. Tak, ta radość. No i proszę bardzo, już Adrian przyprowadza kolegę ze szkoły. I Berenika przyprowadza koleżankę ze szkoły. Tak. I ona chciała właśnie tutaj mieć stałą sympatię i chyba będę właśnie teraz szukała dla niej kandydata na chłopaka, bo ostatnio właśnie przyprowadziła ze szkoły też jakiegoś kolegę i nawet wpadł mi w oko, więc teraz postanowiłam, że po niego po prostu zadzwonimy. Zadzwonimy i spróbujemy Berenice, wiecie, jakieś lofki, kiski porobić, ale to też nie będzie takie proste, jak się wydaje. Właśnie sprawdzam, czy ten się nadaje, czy jego twarz jest odpowiednia, ale jednak z niego zrezygnowałam i postanowiłam zadzwonić po tego kolegę z tego, co ostatnio u nas było. Tak, bo tamten mi się chyba bardziej podobał. Tutaj nasz mały się obudził, więc wolę teraz go wysadzi na nocniczku. A Nataszka pewnie będzie dawała, gotowała obiad, tak jak przypuszczam. Tak, troszkę jej dam luzu, żeby sobie właśnie pomalowała obrazy, polepiła garnki, żeby jej ta aspiracja, czy tam, o, tutaj ktoś mi się zresetował, żeby mi się właśnie jej podniosło to samopoczucie, bo naprawdę było tragiczne. A ciężko jest spełniać im wszystkim pragnienia, gdy się ma tyle filmów, niestety. Tak, telefon dzwonił. I teraz jeszcze raz dzwonimy po kolegę Bereniki. I jeszcze trzeba mieć w międzyczasie właśnie czas na to, żeby na przykład znaleźć dziecku chłopaka. To jest naprawdę ciężka robota z taką wielką rodziną. No, teraz
teraz jest w miarę ogarnięte, powiem wam, bo było gorzej, jak nie nagrywałam. Nie wiem, od czego to zależy, może tak specjalnie na nagranie zaczęło mi wszystko się powoli układać. Tak, teraz szykujemy urodziny dla Eryka, bo stwierdziłam, że już najwyższa pora, nie będę dłużej czekać. Jest szczęśliwy, więc trzeba mu zrobić urodzinki. Właśnie tam się kończy załatwiać i zaraz go któryś przyniesie. O, przyszedł ten... jak on ma na imię? Nie widzę. I właśnie on mi się tak całkiem nawet spodobał ostatnio, więc stwierdziłam, że niech ma dziewczyna. Ma ładny nos, więc... więc jest dobrze. Jest ładny nos, to będą ładne dzieci. Tak na pewno będzie. O ile kiedykolwiek będą mieli razem dzieci. No bo w tych Simsach zawsze tak jest, że kurczę, pierwsza miłość i już na całe życie. Tak dziwnie troszkę, ale... tak to już jest w grach. Tak, teraz pora, żeby Wolfgang się w końcu ogarnął. Jakiś prysznic. No i wróciły nasze maluchy ze szkoły i proszę, już tutaj składa lekcje na kubkę, a potem w szkole trójki i dwójki. Tam któryś, o chyba Daniel właśnie ma takie problemy ze szkołą teraz, bo on mi tam płakał z tego powodu. Był bardzo zmartwiony. Tego będzie trzeba to nadrobić, jak wrócą z wakacji, bo teraz jest piątek, więc jutro, czyli w sobotę, wyjedziemy sobie na wakacje. Tutaj Berenika bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna działać, zaprzyjaźniać się z naszym koleżką. Tutaj widzę, ktoś poszedł na plac zabaw. Natasza nie wiem, czego tam szuka, ale zaraz ją tutaj przeprowadziłam do torta, żeby wzięła Eryka. I miałam chyba z tym jakieś problemy. Natasza nie chciała przyjść. Dyskusja trwa, zacięcie. Tutaj Berenika opowiada, co lubi. A nasz kolega chyba jest tym oczarowany wręcz. Myślę, że coś z tego będzie. Choć i tak nie mam czasu się na tym skupiać, bo Berenika niedługo jedzie na studia, to może go ze sobą po prostu zabierze. Chociaż powiem wam, że ciężko mi będzie, żeby każde dziecko wysłać na studia, ponieważ ich jest już tyle, a zamierzam mieć w rodzince tyle dzieci, ile jest liter w alfabecie. Czyli jeszcze przed nami całkiem sporo. Jestem bardzo ciekawa, jak mi się to uda. Tutaj Eryk ma urodzinki. Wszyscy śpiewają o 100 lat. I zaraz nam dorośnie. Proszę bardzo. Taram. Zaraz mu zmienię włoski oczywiście. Bo nie jakoś te długie włoski za bardzo mu przysłaniały twarz, więc chyba dam mu taką samą fryzurę jak ma Daniel zresztą. Potem to zauważyłam, że mają takie same włoski. No i co, tutaj imprezka trwa, nie? Nie trzeba nic robić, wszystko samo się rozkręca. Każdy się sobą zajmuje. Tutaj jakieś koleżanka Bereniki wyrywa nam Artura. No po prostu, jak tak można? Zostawić ich na chwilę i o. Nie ma. O, i jeszcze Cypren ma urodziny jutro. Czyli będzie już nastolatkiem, więc też już fajnie. Ale to dopiero jak wrócimy z wakacji, bo na wakacjach czas staje w miejscu, więc niestety tam się nie da zrobić urodzin. W sumie to nie lepiej chyba, nie? Niech się jeszcze pocieszy swoim dzieciństwem. Tam widzę śmierć i miskę, trzeba ją właśnie wyczyścić, o. Adrian się tym zajmie, ponieważ to jest pies Adriana, tak? On chciał mieć psa, więc rodzice mu kupili psa, ale no... teraz nie ma się kto nim zajmować tak naprawdę. Niestety, jak jest tyle ludzi w domu, to naprawdę ciężko jeszcze ogarniać zwierzaki. To chyba cały czas trzeba by jeździć grać na pauzie, bo
O właśnie, Cyprian nie radzi sobie zbyt dobrze w szkole. No bo nie odrabiał lekcji. I grożą mi tutaj opieką społeczną, także muszę koniecznie nadrobić zaległości. Czyli muszą podrabiać lekcje, bo... A tutaj jemy sobie wszyscy obiad. W sumie nie wszyscy, tylko goście się tam tutaj poprzyłączali. Kto jest głodny, to sobie właśnie w szamie. No i zbliża się wieczór powolutku. Właściwie już jest wieczór. Ale jutro w następnym odcinku, znaczy u was to będzie za tydzień prawdopodobnie, jeśli mi nic nie wypadnie, bo czasem odcinki się nie pojawiają dlatego, że albo nie mam nic nagrane, albo nie miałam czasu, żeby to zmontować. A nie lubię robić coś tak na siłę, bo wtedy to wychodzi bez sensu. Po co mam nagrywać na siłę, skoro to jest dla mnie, to ma być dla mnie rozrywką, zabawą, a nie jakimś przymusem. Dlatego czasem po prostu odcinków nie ma. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie było odcinka ostatnio, to właśnie dlatego, że mi się nie chciało grać w Simsy 2. A prawnik i biedacy przeważnie są nagrani wcześniej, więc już mam po prostu do przodu kilka odcinków, dlatego byli ostatnio, nie? Więc tak, jeszcze nie było drugiej części finału Łabędzia, ale to już też inna sprawa. Po prostu mam z tym więcej roboty. Dlatego to też nie wiem, czy się pojawi jutro. W sumie, no jutro. W poniedziałek. Jak się uda, to się pojawi, jak nie, no to będzie słabo, bo już wypadałoby zakończyć tą serię. Tym bardziej, że mam w planach inne. No tak, już Nataszę kładę spać. Już w ogóle chciałam wszystkich położyć spać i mieć ich z głowy, tak szczerze powiem, bo ja to doskonale pamiętam. Po prostu jak wszyscy idą spać, to ja po prostu oddycham z ulgą. Tak samo jak wychodzą do szkoły. Po prostu święty spokój i już. Bo jest to troszkę wyczerpujące grać z taką dużą rodziną, w dwójce szczególnie. W dwójce, bo w czwórce tam naprawdę jest za łatwo. Ale w dwójce jednak trzeba się nimi zajmować, pilnować i tak dalej. No dobra, moi drodzy, odcinek dobiega końca, więc będę się z wami po prostu powoli żegnać. Na jutro planuję wyjazd, także w przyszłym odcinku jedziemy sobie na wakacje i mam nadzieję, że wszyscy odpoczniemy włącznie ze mną i będziemy się fajnie bawić. Także ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam was na kolejne odcinki. No i cóż, do usłyszenia i pa pa!